Czy podczas oglądania napisów na końcu filmów i gier zdarza wam się reagować tak na widok polskiego nazwiska? O, o, Rodak! Jeżeli tak, to mam dla was serię materiałów, przy których będziecie tę rękę trzymać wyciągniętą tak długo, aż wam ona zdrętwieje, uschnie i odpadnie. Oto tydzień polskich indyków, w którym rzucimy okiem na 7 ciekawych, niekoniecznie wysokobudżetowych produkcji wyprodukowanych przez ludzi o swojsko brzmiących nazwiskach. Nie będzie to zbiór recenzji, bo żadnej z tych gier nie ukończyłem, ale spędziłem z nimi dość czasu, aby mieć o nich pojęcie. Poznacie tu tytuły różne, izometryczny Souls-like w klimatach antycznych, survivalowy city builder, taktyczne gry wojenne, retroshooter oparty o niezbyt retroshooterową, chociaż starą markę i nie tylko. Niektóre są świeże, inne wyszły w ubiegłym roku, wiele z nich wydano we wczesnym dostępie. Dość wstępów. Kops, dups, dziab, szmup! Tydzień polskich indyków. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Kłas, a to jest odcinek z serii Tydzień polskich indyków, w którym omawiam grę Achilles! Legends Untold, wydaną we wczesnym dostępie na PC-ty Windowsowe. Oto Achilles Peleusowicz, wśród przyjaciół i wrogów znany jako Piętka, a w branży medycznej pod pseudonimem Ścięgno. Zgodnie z tytułem gry poznamy tu legendy nieopowiedziane, które to gra nam teraz, cóż, opowie. Achillesa poznajemy, kiedy szturmuje Troję podczas tej całej awantury o Helenę, w którą uwikłany był Hektor, Parys, Priam, Odyseusz, Agamemnon i drewniany koń wykorzystany przez Greków do zbagdorowania miasta. Ale Achilles do konia, będąc wirusem wymyślonym przez stolarzy, nie dożył. Najpierw podziurawił Hektora, a potem dostał strzałą od Parysa i to nawet nie w kolano, bo wtedy musiałby tylko porzucić fach awanturnika na rzecz profesji lokalnego strażnika. Tu poszło gorzej, na Ojomie nie było czego zbierać, więc nieopowiedziana część legendy zaczyna być tu opowiadana, kiedy to nasz Heros ląduje w Tartarze i otrzymuje propozycję nie do odrzucenia od Hadesa. Po przyjęciu stanowiska hadesowego pomagiera, Achilles wraca do życia i ponownie rusza do boju. Achilles Legends Untold wygląda na pierwszy rzut oka jak klon Diablo, albo nawet Titan Quest, ale mechanicznie przypomina to raczej Soulsy. Mamy kapliczki, w których się odradzamy w razie zgonu, pokonując wrogów pochłaniamy ich los, robiący tu za duszę i wydatkujemy ową walutę, aby ulepszać postać. Ale soulsowatość gry jest najbardziej wyczuwalna w stylu prowadzenia walki. Nie wskazujemy kursorem celów, bo tu wprost kierujemy ruchami postaci i twórcy rekomendują granie przy pomocy pada. Możemy blokować obrót postaci na wrogu, wykonywać uniki, zadawać lekkie i ciężkie ciosy, osłaniać się tarczą, a same starcia wymagają sporo zręczności, wybierania właściwego momentu, aby zaatakować i wyczucia zasięgu wykorzystywanego oręża, którego poszczególne ataki mają różne animacje. Gra dodatkowo dorzuca różne zdobywane umiejętności specjalne, kopnięcia, rzuty tarczą, potężne pchnięcia itd. Wszystko to zużywa lokalnie odpowiednik many uzupełniany stosownymi napojami. Niektóre z tych zdolności można łączyć tylko z pewnymi typami oręża, na przykład trudno jest rzucać tarczą, jeśli jej nie używamy. Wszystko to składa się na względnie rozbudowany i różnorodny model walki. Jedynie co początkowo niespecjalnie przypomina Soulsy, to niezbyt wysoki poziom trudności. Gra pozwala go zresztą wybrać i ja dość szybko przełączyłem się na wyższy, a i tak było dość łatwo. No, przynajmniej dla kogoś, kto sporo życia spędził na graniu w różne Souls-like'i. Wrogowie dość wyraźnie telegrafują ciosy, można je łatwo blokować i jedyną trudność na początku sprawiało mi wyczucie zasięgu ataków, bo przy nietypowej jak na Souls-like'a perspektywie wydają się one sięgać na małą odległość i wymagają przytulania się do przeciwników. Spędziłem z Achillesem kilka godzin i początek był dość nużący, bo atakowali mnie ciągle tacy sami przeciwnicy, a po ukończeniu intra pod Troją lokacja stała się monotonna, powtarzalna, brak mapy utrudniał orientowanie się w przestrzeni i do przodu popychał mnie tylko przywoływany naciśnięciem przycisku wskaźnik prowadzący do kolejnego celu fabularnego. Ale potem przy długim wstępie zaczęło robić się ciekawiej. Ogromne skorpiony i olbrzymy wprowadziły nieco różnorodności do starć. Lokacje stały się ciekawsze wizualnie, pełne przepaści i wiszących mostów, a potem dotarłem do jaskini z przewracającymi się ruinami i pułapkami. I tu wreszcie gra zaczęła robić się trudna, ale i momentami nieco frustrująca.
frustrująca. Wrogowie bywają tu dość wytrzymali i potrafią nacierać kupą, a irytująco celni łucznicy utrudniają szybkie dobiegnięcie do upuszczonych przy ostatnim zgonie duszy, to znaczy losu. No i ktoś wykombinował sobie, że dobrym pomysłem będzie wsadzenie do gry, w której nie ma przycisku skakania elementów platformowych. To znaczy mamy tu powoli kołyszące się platformy, między którymi trzeba przechodzić, kiedy zbliżą się do siebie. Nie jest to specjalnie trudne, ale potwornie spowalnia rozgrywkę, bo musimy nieraz stać i czekać, aż jaskiniowy szofer podstawi nam kolejną rozbujaną skałę pod nasze usandalone stopy. Twórcy chwalą się systemem współpracy przeciwników, który działa tak, że czasami dwóch wrogów potrafi na przykład odbić się od siebie albo wykonać jakiś połączony atak i faktycznie czasem się to zdarza. Niemniej podczas mojej zabawy było to na tyle sporadyczne, że trudno to uznać za znaczący element rozgrywki. Ot, fajna ciekawostka. Achilles Legends Untold jest jeszcze we wczesnym dostępie i niestety ma nieco problemów, ale potencjał gry jest widoczny. Rzecz jest całkiem ładnie wykonana, ma solidną mechanikę walki, rozbudowane drzewko rozwoju postaci pełne wpływających na walkę zdolności oraz przyjemny mitologiczny klimat. Błędy są nieliczne, od raz jakiś posąg okazał się całkiem niematerialny, a innym razem losowo generowanych wielopoziomowych podziemi nie dało się opuścić bez pokonywania najbliższego bossa. No, dało się, bo okazało się, że wystarczy wyjść z gry i do niej wrócić, aby odrodzić się przed wejściem do tych podziemi, ale fakt, iż nie ma tu przycisku opuść podziemia albo jakiegoś portalu tuż przy miejscu odrodzenia po zgonie, aby można było wyjść z tego labiryntu, jeśli uzna się, że chciałoby się robić coś innego, jest drażniący. Podsumowując, ten Achilles jest jeszcze cały pokryty piętami, ale z pewnością warto go obserwować, bo może z niego wyrosnąć coś porządnego. Cóż, udanego sprawdzania się na posadzie hadesowego ciecia, od podaj, sprzątnij, pozamiataj. Niełatwa to kariera, od mitologicznego ultrasa do podziemnego boga przydupasa, ale ktoś musi to robić. Game on! Jak za dzieciaka słyszałem o mitologii greckiej i o tym, że niektórzy trafiali po śmierci za karę do Tartaru, to myślałem o Tatarze. Oto surowy Achilles w Tatarze. A w kolejnym odcinku parszywa dwunastka na miarę naszych możliwości.